Jedynka. Od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części. 80 groszy. Dwójka. Od 1 metra powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 23 zł. 3. Od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11 zł 11 groszy. 18. 18. 11 zł 18 groszy. 4. Od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętej przez podmioty udzielające tych świadczeń. 4 zł 87 groszy. 5. Od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego. 8.05. Z wyjątkiem budynków gospodarczych służących do obsługi budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej oraz ich otoczenia, i w tym przypadku to jest 2,80. 6. Od budowli to jest 2% wartości określone na podstawie artykułu 4 ust. 1 punkt 3 ust. 3 do 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych. 7. Od 1 hektara gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,80 zł. 8. Od 1 metra gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 95 groszy. 9. Od 1 metra gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 50 groszy. Z wyjątkiem A. Od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako tereny mieszkaniowe oznaczone symbolem B oraz zurbanizowane tereny niezabudowane oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem BP 20 groszy. Od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi oznaczonych symbolem DR 30 groszy. 10. Od 1 metra gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji w dzienniku 100 2015 roku pozycja 1777 i położonych na terenach, na których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudową przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,15 zł. To są ceny. Wartości. Jakie są pytania? Nie widzę. To przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości? Pani Tomusia? Opinie powinna być przeczytane. Ale była. Mówiła to już. Za. Tak? Pan Przemysław? Za. Pani Marta? Za. Pan Józef? Przeciw. Przeciw? Pan Tomasz? Za. Pani Ewa? Pan Tomasz? Za. Ja również za. Pan Andrzej? Za. Pani Anna? Za. Pani Izabela? Za. Pani Basia? Za. Pan Stanisław? Za. Pani Marta? Wstrzymuję się. I pani Edyta? Za. Pani
informuję, iż Rada podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości nieruchomości 13 głosami za, 1 przeciw i 1 wstrzymujący się. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. Pan Wójt chce zabrać głos? Jakieś pytania? Proszę bardzo. Są jakieś pytania? Czy są pytania Państwa radnych? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. To jest za podjęciem uchwały w sprawie programu współpracy gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. Pani Danusia? Za. Pan Przemysław? Za. Pani Marta? Za. Pan Józef? Za. Pan Tomasz? Za. Pani Ewa? Za. Pan Tomasz? Za. Ja również za. Pan Andrzej? Za. Pani Anna? Za. Pani Izabela? Za. Pani Basia? Za. Pan Stanisław? Za. Pani Marta? Za. I Pani Edyta? Za. Informuję, iż uchwała w sprawie programu współpracy gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego wolontariatu Rada przyjęła jednogłośnie. Panie Przewodniczący, przepraszam, głosowaliśmy nad nieruchomościami, a podatek o nim? Jeszcze nie. Jeszcze nie, proszę o działanie na następnym temacie. Poszło do list. Ja myślałam, że będziecie się... Nie, jeśli to raz odpowiemy, że poszło do list. Przechodzimy do 14 punktu porządku obrad. Ale po kolei, czyli ten w pierwotnej wersji jako 16 miał być. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli programowej dotyczącej likwidacji stołówek szkolnych. No. Zapytać, bo projekt uchwały brzmi, proszę może, projekt uchwały brzmi w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli programowej, dotyczącej likwidacji stołówek szkolnych. Ja chcę sprostować pewną rzecz. Żadna stołówka szkolna nie została zlikwidowana. Stołówki szkolne są dalej właścicielem stołówek szkolnych, jest dalej urząd gminy, czyli gmina. Kuchnia tylko, już Państwa informowałam, została jakby użyczona i wydzierżawiona dla podmiotu zewnętrznego w celu przygotowania i wydawania posiłków. Nie ma likwidacji stołówek szkolnych, ona dalej się nazywa stołówką szkolną i dalej, wracając do tematu tej zapytania Pani Marty w kwestii korzystania z programu posiłek w szkole i w domu, dalej gmina może występować o dofinansowanie tych stołówek, bo właścicielem w dalszym ciągu jest gmina. Bo ja rozumiem likwidacji, że tych stołówek nie ma. No ja dlatego pytam Państwa. Tak brzmi projekt uchwały. Podmiotem zarządzającym stołówką. Właścicielem jest gmina. Właścicielem jest gmina. Oczywiście.
Oczywiście, że tak. Właścicielem jest dalej gmina, natomiast, tak jak już Państwa informowałam, w formie przetargu została przygotowana oferta przetargowa dla podmiotu zewnętrznego z klauzulą społeczną, o czym również wspominałam, tak? Na przygotowanie i wydawanie posiłków w kuchni, tak dokładnie. Natomiast w dalszym ciągu my jesteśmy właścicielami tych stołówek szkolnych. Ta umowa została podpisana na rok szkolny. Także po roku też my nie mamy pewności, czy dalszy, na przykład dalsza oferta, czy inny podmiot będzie zainteresowany prowadzeniem tego typu działań, czy to nie wróci do gminy. To jest po prostu w formie oferty przetargowej z klauzulą społeczną. Zostało przygotowane na rok sposób użyczenia i wydzierżawienia kuchni dla podmiotu zewnętrznego. Tak, kuchnia jest tu. Więc nie bardzo tutaj rozumiem. Czy ktoś jeszcze nie ma? Proszę bardzo. To znaczy jest to jakby czepianie się sformułowania. Ponieważ likwidacja, sam problem likwidacji stołówki szkolnej, stołówka szkolna kojarzy się z tym, że szkoła jako jednostka organizacyjna zarządza zarówno pomieszczeniami, jak i pełni funkcję usługodawcy, czyli ten, kto przygotowuje posiłki. To, że zostało pomieszczenie, w którym są wydawane posiłki, to trudno to nazwać stołówką szkolną. Jest to pomieszczenie, w którym podmiot komercyjny, bez względu na to, czy to jest spółdzielnia socjalna lub nie, świadczy usługę i z racji tego, że sam przebieg tego procesu, budzący wiele kontrowersji, wymaga dokładnego analizy i sprawdzenia, ponieważ tak jak wcześniej była dyskusja prowadzona chyba we wrześniu, że dyrektorki szkół miały pod sobą pracowników administracji i administracji, przepraszam bardzo, obsługi. Ci pracownicy zostali pozbawieni pracy. Wiele nieścisłości wynika co do oferty złożonej im pracy w spółdzielni socjalnej, jak i wiele kontrowersji budzi aktualne funkcjonowanie stołówek. Ja nie będę już używał nazwy szkolnej, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, stołówka szkolna to jest stołówka zarządzana w pełni przez dyrektora szkoły, co jest w jego kompetencjach, natomiast teraz kompetencje zostały ograniczone do wynajmowania pomieszczenia do wydawania tego posiłku. Dlatego też uważam, że jak najbardziej jest celowe i wnikliwe, zasadne przeprowadzenie kontroli przez komisję rewizyjną, tak aby rozwiać wszystkie wątpliwości, czy to rozwiązanie zostało wprowadzone zasadnie, potrzebnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy jest rozwiązaniem lepszym, skuteczniejszym i bardziej korzystnym dla dzieci i rodziców. Tylko może uzupełnię tutaj wypowiedź pana Wojciechowskiego, że zgodnie z kartą nauczyciela organ prowadzący może powierzyć szkole, powtarzam, prowadzenie stołówek, a nie wynika to z ustawy to, że dyrektorzy mają obowiązek prowadzenia stołówek szkolnych. To jest, to wynika z zapisu ustawy, tak? Czyli organ prowadzący może powierzyć prowadzenie szkole, stołówki szkolnej, czyli jakby ma tutaj tę sprawę dowolności. Może ja poproszę pana mecenasa o ustosunkowanie się do tego, bo tak naprawdę no, według mnie to nie jest likwidacja stołówek szkolnych. Proszę, proszę państwa, no, ja nie mogę się niestety zgodzić, że to jest jakieś szczepianie się co do pojęć jakichś nieścisłości, ponieważ komisja rewizyjna będzie związana wnioskiem, więc jeżeli wniosek jest sformułowany niepoprawnie i dotyczy likwidacji stołówek, to komisja po prostu nie zajmie się tym, co pan radny Wojciechowski wskazuje, tylko tym, co jest wskazane we wniosku. Więc uważam, że jeżeli uchwała jest nieprecyzyjna, to powinna zostać zmieniona i podjęta we właściwej formie. Nie doszło do żadnej likwidacji stołówek szkolnych, ponieważ nie ma takiego podmiotu jak stołówka szkolna. Proszę państwa, moglibyśmy w ten sam sposób przeprowadzić kontrolę likwidacji sali lekcyjnej. Sala lekcyjna jest i zespół składników majątkowych w postaci stołówki szkolnej istnieje w dalszym ciągu. Prawidłowo moglibyśmy mówić o jakiejś, nie wiem, zmianie formy prowadzenia stołówki szkolnej, czy przekazania, chociaż nawet nie doszło do przekazania, więc w związku z
w związku z tą nieprecyzyjnością ja stoję na stanowisku, że niestety, ale komisja rewizyjna nie będzie mogła właściwie procedować takiego wniosku. Jeżeli można. Proszę. Panie Przewodniczący. Tak, proszę. Panie Radco, więc taka moja uwaga jakby tylko organizacyjna. Ta uchwała wpłynęła do Pana miesiąc temu. Pan zgodnie z umową, którą jest Pan związany, jest Pan zobowiązany do obsługi prawnej zarówno organu wykonawczego, jak i organów Rady Gminy. Myślę, że co do zasady rzetelnego sprawowania tej umowy i pracy, dobrze by było przez miesiąc czasu, gdyby Pan, kiedy trafiła do Pana ta uchwała, mógł przekazać te uwagi przez pracownika, który jest odpowiedzialny za obsługę Rady, że istnieje pewna nieścisłość w sformułowaniach tego projektu, który trafił, bo w mojej ocenie taka jest Pana rola. Jeżeli organ wykonawczy składa do Pana projekt uchwały i ma Pan pewne zastrzeżenia, to zapewne Pan je przekazuje. Natomiast jestem zdziwiony, że przez miesiąc nie wskazał Pan, że występuje jakakolwiek nieścisłość, którą można by na etapie jej przygotowywania do sesji zlikwidować. Dlatego też ja chciałbym wtedy, jeżeli to jest rzeczywiście tylko i wyłącznie sprawa sformułowania, zamieńmy to na przeprowadzenie kontroli w sprawie organizacji sposobu wyżywienia w placówkach oświatowych na terenie gminy Miłki. Będzie to dotyczyło wtedy pełnego zakresu, a więc jej sposobu funkcjonowania aktualnego, wcześniejszego, jego zasadności i skutków, które wcześniej już określiłem. I myślę, że nie jest to zbyt wielką przeszkodą, żeby, bo zauważyłem, że w materiałach wszystkie inne uchwały miały pana opinię, a ta nie. Jeżeli jest taka możliwość, to w takim razie wniósłbym o 5-minutową przerwę, żeby Pan mógł zaopiniować z tą zmianą tytułu, ponieważ cała reszta pozostaje bez zmian. Myślę, że byłoby to jakby bardzo na miejscu, że nie jest Pan tylko i wyłącznie adwokatem organu wykonawczego, ale również służy Pan pomocą prawną organom Rady Gminy i Komisji. Żebym się mógł ustosunkować do Pana wypowiedzi odnośnie mojej pracy, to proszę Pana, informuję Pana, że jestem obecny w gminie co tydzień, przez co najmniej pół dnia. Pod projektem uchwały podpisało się 5 radnych i nic nie stoi na przeszkodzie, aby którakolwiek z tych osób przez okres tego jednego miesiąca mogła ze mną skonsultować sporządzony przez Państwa projekt. Moja dotychczasowa praktyka pracy z radnymi wskazuje na to, iż projekty zgłaszane przez radnych, osoby, które są wnioskodawcami, na etapie sporządzania projektu uchwały konsultują to ze mną, przychodzą osobiście i wypracowujemy wspólnie projekt i z mojej strony nikt nigdy, wydaje mi się, że nie uzyskał negatywnego stanowiska w zakresie pomocy. Co do zmiany samej uchwały, niestety nie wystarczy tutaj zmiana nazwy uchwały, musi też dojść do zmiany paragrafu 1, bo tam też mówimy o likwidacji stołówek. Oczywiście wyrażam z mojej strony jak najbardziej chęć pomocy. Jeżeli Państwo przygotują nowy projekt uchwały, zaopiniuję go w trakcie sesji. Mogę? Ja jako jedna z osób podpisujących się pod tą uchwałą uważam, że właśnie w paragrafie pierwszym jest zawarta nasza koncepcja i bardzo proszę o opinię właśnie w tej formie. Dziękuję bardzo. Proszę, moja opinia jest następująca. Ja opiniuję uchwałę pod względem formalno-prawnym, nie merytorycznym. Pod względem formalno-prawnym uchwała jest prawidłowa. Aczkolwiek zwracam uwagę na to, iż nie doszło do procesu likwidacji stołówek, to komisja rewizyjna nie oceni tego zagadnienia i faktycznie kontrola nie będzie dotyczyła tego, co Państwo chcą faktycznie skontrolować. To Państwo liczą się ze skutkami takiego, nie innego brzmienia uchwały. Wnoszę o 5 minut przerwy. Proszę bardzo, 5 minut przerwy. Dziękuję.